Dobra, witam w kolejnym odcinku Gotika drugiego Noc Kruka. Zostawcie suba, wiadomo, lajka, jak wam się podoba. A my jesteśmy z Wilgotem i lecimy dalej. Tylko, że jest jeden taki mały problem. Ja nie doczytałem. On nie chce iść do tego zamku, tylko on chce iść przez przełęcz. Więc tu sobie trochę orków solo pozabijałem. Nie wiem, jak ja tam z nim dojdę, to będzie sztuka. Ale spoko, jakoś musimy sobie poradzić. Tylko byle tu orków nie spotkać. No właśnie, już o tym mówiłem. No musimy. Mam nadzieję, że ten ork nas nie zauważy. Więc musimy sobie tak iść, żeby nas nie wyczaili. To najgorsze jest. Tylko pytanie, czy ja sobie dobrze idę z nim. Też się tak zapędziłem, ale mamy jeszcze tabliczkę życia. Weźmy sobie ją. Przyda się na pewno. Stary skórzany mieszek, 50 złota. Mamy skrzynkę. Dobra, jest. Tu będę musiał odbić jakby w lewo. To od razu sobie. Oj, oj, oj. Dobra, mam nadzieję, że tu nas nikt nie zauważy. Ale musimy jakoś do tej wody dojść, bo tam nie było zbytnio orków. Ale mamy krwiopijcze i dziki. Super. Ale bije, Wilgo, na co ty czekasz? Na co ty czekasz, gościu? Co tu jeszcze mamy? Mięsa kopacza, dobra. To byśmy musieli iść dokładnie tędy. Mamy jeszcze wilczka. Damy mu miksturkę. Dobra. Jak to wygląda? Czy my sobie dobrze idziemy? Tak, cały czas prosto i w prawo. No, zapiszemy sobie tu. Ale, dobra, idziemy tu przy wodzie. Mam nadzieję, że przez tą wodę będzie potrafił przejść. Do zamku byłoby znaczy prosi, no też nie aż tak prościej. Bo może z nią idzie, znaczy może z nim idzie pójść jakby inną stroną. No ale. No, przeszedł sobie, dobra. Nieźle. Mam nadzieję już, że nie napotkamy żadnych orków, jaszczurów i innych potworków, stworków. Dobra. Zrazu pójdziemy go naprowadzić. Pójdziemy sobie do. No właśnie, o tym mowa. O tym mowa. Zapiszemy se tu. Bo ja sam nawet nie dam ich rady pokonać, a. Dobra, małych grzybków się najedzmy. Dobra. Dobra. Dobra, został ostatni. Ale
Dobra. Udało się ładnie. I tu mamy drogę do przełęczy. Okej. Przechodzimy. Czy on tu sobie przejdzie? Jasne, że tak. Dobra, chodźmy tędy. Tylko musimy iść dość szybko. Dobra, zapiszmy. Czyli tak się naprawdę wracamy do samego początku gry. Fajnie, fajnie. Czy sam jest ten zębar, może się go uda pokonać? Dobra, idzie za nami. Okej. Dobra, zapiszmy, spróbujmy go zabić we dwójkę, co? A, też w to wątpię. Czemu na mnie? A, jeszcze wilgota szyję. Dobra, nie, tam nie ma co iść. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie chciał go zabić. Że ci nie przyjdzie taka myśl. Dobra. Co? Dobra. Pędzimy nim do przełęczy. Okej, jesteśmy. Dobra, jesteśmy. A teraz szybko. Ten teren jest trudny. Dziękuję! Nie daj się zjeść. Szkoda by cię było. Żegnaj! Dobra. Więc Wilgo sobie idzie, więc... Zawsze te 300 sztuk, te expa, a on se tu posiedzi, tak? Co tu robisz? Myślałem, że szedłeś do przełęczy. Już nie mogę. Pozwól mi chwilę odpocząć. Dam radę, nie martw się. Skoro tak twierdzisz, tylko krótka przerwa. Okej, krótka przerwa. To my lecimy teraz na kopalnię trzecią. Też już mniej więcej wiem, gdzie jest Diego. Tak więc. To już tam więcej wiemy. Podejrzewam, że ta kopalnia tam to właśnie jest, tam jest ta stara kopalnia. I się tam dostać, no jedynie przez las, bo przez zębaczy będzie trudno, ale spróbujemy. Ale gorsze to, że nie mamy za bardzo magii, żeby ich poskładać, ale to już tam moje zmartwienie, bo buteleczki jeszcze z maną mam, to więc... Dobra. Dobra, a jeszcze tam jest smoczy zębacz. Super. I tu jest tych zębaczy więcej niż ustawa przewiduje. Ale może pojedynczo. Aha. No to nieźle pojedynczo. Masz z tym wilgotem tu jesteśmy, matko. Nie zapisałem sobie tego. Bo jeszcze jeden zębasz, to jeszcze pół biedy jest, no ale... Dwa, no to już jest...
Źle. Oczach już nie wspomnę. Okej. Dobra. Chodź tu. Dobra, dziękuję. Dobra, tam szybko zejdę. By nie tracić tego czasu. O kurde, gdzie myśmy powędrowali? Nie, bo tu jak tu jest tylko ten jeden, to nie będę na niego magii używał. Tylko czy ten tu podejdzie do mnie tak blisko, żeby tamtych nie alarmować? Kumpli. No, no, chodź, chodź, chodź. O. Jest, udało się. Teraz wyleczmy się. Super. Kolejny zębacz poszedł. I tego rdest pol. Kurde, one teraz tu są tu w grupie i. Tak. No i dwa idą. Właśnie tego chciałem uniknąć. No nie, no uciec przed nimi to jest niemożliwe. Musiałbym je ominąć. Tylko czy jest jak? Nie. No chociaż. A nie, ten drugi już też tu leci. Cholerka, no bo blisko. Mogłem sobie go przyciągnąć do końca. Może bym go solo zabił. Chwileczkę. Dobra. A może się go da wyciągnąć, chociaż tego jednego. To już byłoby dużo łatwiej tam przejść. No i chodź. Wyciągnijmy sobie go. Jak najdalej. Dobra. Dobra, nie zaalarmował go. Super. Super, super. Tylko się uzdrowić. Dobra, mamy. Idziemy zabić tego ostatniego. Dobra. Uff. Było ciężko. Ja, ileś tam dębaczy jest. O, mamy DNA. Wspaniale. Dobra, i teraz czy ja idę dobrze do tej kopalni? Raczej tak. Garą, dokładnie, cały czas prosto. Tylko nie chciałbym informować o tych kolegów, że tam idę. Raczej będziemy brali nogi za pas.
Dobra, nawet się zbytnio nie kapli. Aha, tylko... O kurde, orkowie. Smocze zębacze. Wargi, no super. Okej. A dobra, już koledzy o mnie wiedzą, tędy i tak nie przejdę, choćby bym bardzo chciał. Dobra, spróbujmy uciec. Ja... A teraz widzimy tą palisadę orków. Czy orków, paladynów. Uciekamy, ile pieprzy rośnie. Dobra, byle ich zgubi, no to już jest trochę sukcesu. Udało mi się jakoś przejść. Aha, które tu... Mam nadzieję, że ty za mną nie pójdziesz. No właśnie, on już tam idzie. Nie, a czemu? Dobra, może on sam się go zabije, nie wiem jak on to zrobi. Albo nie zrobi. I co ja go może zabrócę, bo... Nie chcę się z nim męczyć. Gdzie ty lecisz, synek? No. Dobra, chociaż go zawróciłem, bo... Kurde, tępy. A to, czyli tak nie mogę pogadać. Dobra, w sumie to mogę go... Olać. Okej. Czyli chodzimy tu do kopalni. Pójdziemy sobie kilo. Przyda się. Mamy kuper. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. A czyli raz prawo i... O, to będzie mieli już na to nawet zbroję fajniejszą. Zboje się, no, kasa się przyda. No, ale myślę, że sobie kupimy ten strój za 2,5 koła. Rozkradniemy wszystko. Mamy Grimsa. To ty! Kto by pomyślał, że się jeszcze spotkamy? Wygląda na to, że obaj wiemy, jak utrzymać się przy życiu. Jak widzisz, zajmuję się teraz górnictwem. Okej, ile rudy udało wam się wydobyć? Ile rudy udało wam się wydobyć? Kilka skrzyń, ale nic już tutaj nie dostało. Paladyn Markos postanowił zabrać rudę do zamku, ponieważ bezustannie atakowali nas orkowie. Okej, czy chciałbyś opuścić dolinę? Czy chciałbyś opuścić dolinę? Dalej zajmował się wydobyciem. Nie pozwolę, by powstrzymało mnie paru zgniłych orków. Miewałem już gorsze problemy. Kiedyś na przykład drążyliśmy tunel w starej kopalni i nagle wdarła się tam woda. Ale to stare dzieje. Okej. Czy wiesz, w którą stronę udał się Markos? Czy wiesz, w którą stronę udał się Markos? Nie wybrał najkrótszej drogi. Zamierzał przekroczyć rzekę na jej zamarzniętym odcinku. Planował zatoczyć łuk i dotrzeć do zamku od zachodniej strony. Okej. Czyli od zachodniej strony, dobra. Czyli co, idziemy do Markosa. Zapiszemy. I pędzimy. Czyli mamy odnaleźć Markosa i Diego. Okej, czyli na zachód. A on się tutaj bije zębaczami, ale sobie radzi chłopak. Czyli musimy, o kurde, tych, dobra, omijmy sobie je. Idźmy tędy.
tu jest zamarznięta rzeka, tak jest. Co mamy po drodze? Goblinki. Wolę się z goblinami ladzić, z orkami, z zębaczami. Innymi. Dobra. Miejmy tutaj łuk, żeby widzieć, co tam na nas czyha. O, i mamy pierwszego strażnika. Czyli widzę, co oni też zginęli. Czyli tutaj. Dobra. Teraz tylko dojść. Mamy szczury, krwiopijce, ale krwiopijce to już jest. Mam nadzieję, że mi strzał. Okej. Ktoś tam leży znowu. Skazaniec. Coś tu jest. Pamiętam, że w jedynce tam był stary obóz. Znaczy nowy obóz w tą stronę. A tu się szło właśnie do Kavalorna i w tą stronę pójdziemy. To pójdźmy się uleczyć. Okej, zapiszmy pomału grę. Coś tu ciega, bandyci tu są, super. Rozerwę cię na kawałki! To nie jeden. Uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz. Dobra, uciekamy. Najszybciej jak tylko potrafisz. Wyleczymy się i jeszcze ich poskładamy. Dobra. Nie fajnie, bo nam brakło. Dobra, musimy się jakimiś grzybkami uraczyć. Dobra. Dwóch pokonaliśmy na szczęście, ale widzę ich tu jest troszkę więcej. To mi się nie podoba. Idziemy do tej chaty Kavalorna. Gdzie oni są? Rabuś. Piwko. Mamy skrzynkę o 200 sztuk złota. Fajnie. To się opłaciło. Dobra, gdzie oni są teraz? Oni są tutaj, dobra. Czy coś u góry jest? Jakieś ognisko mamy. O, skórzany mieszek, super. Ważne, żeby tego bandytę tu zabić. O. Okej, bez problemu. Mieczyk, topór. Jeszcze ten rabuś. Dobra. Zabici. Idziemy sobie w dół. A i co tu jest ciekawego? Polne bestie, gobliny. Czyli cała zgraja. To nie fajnie. Czy damy radę? Powinniśmy dać radę chyba.
tylko namierzyć sobie go szybko. Dobra, bez problemu. Laga. Gobliny. Fajnie. Co tu mamy? Jakąś jaskinię. A, gobliny, no kto by inny. Dobra, gobliny popadały, tyle fajnie. Okej, lagi. Przyda się. Co mamy tutaj? Mikstura, ziele. Mikstura, ziele. Fajnie. Parę mikstur. Dobra, gdzie jest pan Markus? Tylko weźmy sobie miksturki. Miksturkę wypijmy. Okej. Padł. O, mamy skazańca. Mamy szczury. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Okej. Miksturka. Skórzana torba kawalorna. Może mi ją oddamy. Okej. Lewo, prawo, prawo. Mamy strzały. Bełty, no przydadzą się to na pewno. Może prześpijmy się do rana. I mamy Markosa. Stój, w imię Inosa. Jestem Markos, królewski paladyn. Mów czego chcesz i lepiej mów prawdę. Spokojnie, wypełniam rozkazy Lorda Hagena. Jesteś żołnierzem. Co cię tu sprowadza? Przysyła mnie Garąd. Przysyła mnie Garąd. Kazał mi się dowiedzieć, ile rudy zdołaliście wydobyć. Powiedz Garądowi, że musieliśmy przerwać wydobycie z powodu nasilających się ataków orków. Próbowałem dotrzeć do zamku wraz z grupą swoich ludzi, ale tylko ja przeżyłem. Ruda znajduje się w bezpiecznym miejscu. Wydobyliśmy 4 skrzynie. Idź zameldować o tym Garądowi. Powiedz mu, że będę bronił tej rudy, dopóki starczy mi sił. Nie wiem jednak, jak długo jeszcze zdołam unikać orków. Powiedz mu, że potrzebuję wsparcia. Dam mu znać. Okej. Czy Markus jedynie z tej ekspedycji przeżył? A my podpierajmy lewo, prawo. Super. Dobry miecz 1,5 ręczny. Miks zwój i miksturka. Dobra, to my się teleportujemy do zamku. Ale nie tak. Runa. Do zamku. I pójdziemy powiedzieć o tym Garądowi. Chociaż dobra, może jeszcze pójdziemy sobie do Diego. Może dobra, pójdziemy do Diego i potem poinformujemy wszystkich. Tylko najpierw pójdźmy sobie do Engora kupić sobie pancerz. Ale zobaczymy, czy będzie warto w ogóle. Engor i kup. Daj mi
mi zbroję. Proszę, zapewnia doskonałą. Ciężki pancerz straży. Masz, no jest dużo lepszy. Dobra, to na pewno sobie to zostawimy. Pokaż mi. Masz ciężkie strzały? Masz, przydadzą się. Dobra, może jakieś czary by szło kupić. Ognia. Tego nie, lodowa strzała. A najpierw to może tak. Sprzedajmy coś. Jeszcze. Dobra, może to już tak, tego gronda sprzedamy. Skrzyneczka. I kupmy te błyskawice. A nie mam jeszcze złota, no okej. To ten... Co jeszcze mógłbyśmy sprzedać? Tą czarną perłę. I pokupujmy czary. Dobra. To my idziemy sobie teraz do Diego najszybciej jak się da. Może jeszcze do tego, chodźmy jeszcze przez teleport, znaczy zrobimy teleport do Udara. Proszę. Mamy pierścień, dobra. To my szybko idziemy do Diego. Diego, wiem, że się znajduje tam, jak była ta brama do tych orków wtedy. Czekaj, musimy się tu troszkę... Dobra, tepniemy się tam może, bo już jest pół godziny odcinka. Dobra, więc jesteśmy blisko. To jest właśnie tyle, jakbyśmy poszli właśnie jeszcze od tego Kabalorna jakby w stronę zamku, to... A i pamiętam, że tu był chyba... Ktoś tu był. Aha. Okej. Okay. Tu była jaskinia i ktoś tu chyba był w jedynce. Złote naczynie i smoła i notka. Przeczytajmy. Notka. Dexter, ty draniu, kiedy jeszcze byłem magnatem, można było bardziej na tobie polegać. Jeśli nie zdołasz porwać więcej ludzi z miasta i przesłać ich do mnie, to będziemy mieli niezły problem z chłopakami w naszej kryjówce. Potrzebuję tu więcej niewolników, albo chłopaki zaczną się buntować. Chyba nie muszę ci mówić, co to znaczy, prawda? Jestem bardzo bliski dostania się do świątyni. Nie mogę sobie pozwolić na żadne, absolutnie żadne kłopoty. A jest jeszcze jeden problem. Prędzej czy później będziemy musieli znaleźć drogę przez wysokie góry w północno-wschodnim Korynii. Piraci zapewnią nam transporty, kiedy przestaniemy im płacić. Fajnie, tylko trzeba się dostać teraz do tego Diego, co nie będzie łatwe. A tu jeszcze nas biją koledzy. Więc będziemy musieli szybko. Dobra, wstaniemy sobie to. Dobra. Tu jest jakaś kopalnia, może się schowamy. Aha. Aha, ciekawe. Nie, czytamy sobie. Weźmiemy ten łuk. Nie wiem, gdzie to. Jasne. Dobra, pójdziemy sobie szybko do tego Diego.
Dobra. Żeby już zakończyć odcinek. Jedna bestia mniej! Super. Hej! Myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem. Ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Korinic. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty chłopiec Lothar nawet nie chciał mnie wysłuchać, a już na pewno nie zamierzał dopuścić mnie przed Ordzie Hagena. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie mów mi, jakim to wybawieniem są paladyni. Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nieważne, kto tego dokona. Powstrzymać? Chyba żartuję. Musimy się wynosić z tej doliny. O co? Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orków. Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka, na której nie ma orków. Dobrze wiedzieć. Zatem niedługo wyruszę do Korinus. Mam tam parę rachunków do wyrównania. Okej, okay, potrzebuję dowodu na ich istnienie. Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości, ale nie zamierzam za nikogo nadstawiać karku, jasne? Garant wysłał mnie z pewną misją. Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem da ci dowód, którego tak potrzebujesz? Właśnie, więc jak? Możesz mi coś powiedzieć? Na dnie tej jaskini są 4 skrzynie rudy. Wydobyli ją ludzie z Sylwestru. Jeśli Garant zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie to już wtedy nie będzie. Okej, okay, w jaki sposób zdobyłeś tę rudę? W jaki sposób zdobyłeś tę rudę? Byłem w oddziale Sylwestra. Przez kilka dni prowadziliśmy wydobycie, aż Sylwestro zrobił się nagle strasznie nerwowy. Powiedział, że musimy zabrać urobek w bezpieczne miejsce. Jako, że od pewnego czasu planowałem dać nogę, zgłosiłem się na ochotnik. I dobrze zrobiłem. Bo górnicy wpadli wkrótce potem na stado pełzaczy. Nikt nie przeżył. Okej, okay, co powinien wiedzieć o dolinie? Chodź za mną. Nie. Nie? Czego możemy nauczyć zręczności? Nauczymy się. Wróć. Tej zręczności przyda się. Wróć. Może jeden siły. Wróć. Dobra. Dobrze. Okej, okay, fajnie. A ile jeszcze 3 punkty? To jeszcze jeden level i będziemy mogli wziąć ten łuk. Mógłbym z nim iść, ale no niestety nie mogę. To idziemy do zamku. To idziemy szybko poinformować Garonda. Boże, dobra. Rozmawiałem z Fajetem. Rozmawiałem z Fajetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli 2 skrzynie rudy. Dwie skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń. Masz mi przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy. Rozmawiałem... Jeśli chodzi o grupę Sylwestra. Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do piaska! To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszami. Nie musisz mi tego mówić. Okej, rozmawiałem z Markosem. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? 4 skrzynie. Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko 4 skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. 2 będzie musiało mu wystarczyć. Niech to diabli. Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię. Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie.
Dobra, co z tym listem do Lorda Hagena? Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Tak. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Co zamierzasz teraz zrobić? Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie. I w posiłkach od Lorda Hagena. Będziemy dalej trwali na posterunku. Dobra. Czyli tak, kończymy sobie już odcinek. Dojdziemy sobie do... Dojdę już do Przełęczy i tam będziemy kontynuować naszą wyprawę. To siemano. Zapiszemy.